Dokumentalny TW Bolek, czas na dyskusję i komentarze. Sławomir Cęckiewicz i Bogdan Lisy w studiu w Gdańsku. I najpierw pytanie do pana Bogdana Lisa. Co pana zdaniem spowodowało, że Lech Wałęsa zdecydował się podpisać dokument o współpracy z SB? IPN ma dowody. Wie pan, to przede wszystkim wymaga jeszcze badań i wyjaśnienia, bo jest szereg nieporozumień, które wynikają chociażby z tego, co usłyszałem w trakcie tego filmu. Historyk pan Gontarczyk mówił o tym, że za prezydentury Lecha Wałęsy zaczęto gwałtownie niszczyć dokumenty. Czyli nie chodzi o to, że Wałęsa wyrwał tam kilka kartek, ale że niszczono to bardzo metodycznie. Że zginęła karta pracy agenta, jednocześnie dokumenty związane z podpisaniem przez niego tego swojego zobowiązania do współpracy. Tymczasem okazuje się, że te dokumenty, jak dziś mówi IPN, odnalazły się w domu generała Kisztaka. A więc jakby teza zawarta w tym filmie od razu na początku prowadza widza w błąd. Ten film w ogóle generalnie był raczej filmem o warsztacie pracy historyków niż o samym Lechu Wałęsie. Lech Wałęsa występował tam w tle. Ja myślę, że po pierwsze wymaga sporo czasu, sporo pracy jeszcze historyków, żeby zdecydowanie można było powiedzieć, że rzeczywiście Lech Wałęsa współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Ja wiem, że te dokumenty, które teraz zostały odnalezione, IPN określił jako dokumenty autentyczne i być może one są autentyczne, nie chcę tego kwestionować, ale autentyczność można rozumieć w różny sposób. Może rzeczywiście są wytworzone przez bezpiekę, nie po to, żeby fałszować w 71, 2, 3 roku historię życia Lecha Wałęsy, ale wtedy, gdy Lech Wałęsa miał otrzymać Nagrodę Nobla. Tak, chciałbym pana teraz dopytać, czy nadal ma pan pełne zaufanie do Lecha Wałęsy? Czy ufa pan stuprocentowo? Wie pan, dla mnie Lech Wałęsa urodził się w 1978 roku. Ja wtedy rozpocząłem z nim współpracę, wtedy go poznałem i przez cały ten okres, kiedy szedłem z nim przez te trudne czasy, trudne lata, nie było nic, co kwestionowałoby uczciwość, kwestionowałoby prawdę i dobrą współpracę. To dzięki Lechowi Wałęsie, a nie nikomu innemu i dzięki działaczom Solidarności z tamtego okresu czasu, Polska jest dzisiaj wolna, jest demokratyczna, mimo różnych mankamentów, mimo różnych problemów, które mamy do rozwiązania, ale rozwiązujemy je we własnym kraju, rozwiązujemy je sami, bez pomocy z zewnątrz. I to jest ta wartość, którą należy przypisać właśnie Lechowi Wałęsie między innymi. To ja i tego nikt mu nie zabierze. Żadna teczka, żadne oskarżenia o agenturalność. A już szczególnie, gdy mówią o tym politycy, bo ja rozumiem, historycy mają zadanie zbadać, jak było naprawdę. Ale angażowanie się polityków, nawet prezydent dzisiaj się wypowiadał w tej sprawie. Ja myślę, że wartościowanie decyzji Lecha Wałęsy mógłby robić tylko ktoś, kto przeszedł przez ścieżkę zdrowia w grudniu 70 roku, kto widział, był wśród rozjeżdżanych przez czołgi robotników w Gdańsku 1970 roku, komu koło uszu gwizdały kule, kładł się na ziemię i słyszał bicie swojego serca. Żaden prezydent Duda, ani żaden Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, przepraszam, bo o Jarosławie Kaczyńskim mówię, nie może tego oceniać, bo ich tam nie było po prostu. No. Sławomir Cęckiewicz, dlaczego zdecydował się Lech Wałęsa na współpracę z PRL-owską Służbą Bezpieczeństwa? No jakimś tropem są relacje nawet byłych funkcjonariuszy SB, ale którzy współpracowali później z podziemiem antykomunistycznym w Trójmieście, czy później z Solidarnością, jak pułkownik Adam Chodysz, kiedyś mi powiedział o tym, że Wałęsa ma pewną predylekcję do współpracy z silniejszymi. Wspominał mi o tym, że współpraca miała miejsce również w jego okolicach zamieszkania w Lipnie z Milicją Obywatelską i w wojsku, kiedy służył w wojsku, z Wojskową Służbą Wewnętrzną. Tego historycy nie są w stanie potwierdzić, ale moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobny trop. Występujący w tym filmie Janusz Stachowiak w innym z wywiadów wspominał o tym, że kiedy przygotowywał dokumentację dotyczącą werbunku Lecha Wałęsy i wpinał to w teczkę personalną,
przyszła odpowiedź z Wojskowej Służby Wewnętrznej, w której karta, na której było napisane, że Wałęsa współpracował również z kontrwywiadem wojskowym w okresie jego służby w Kołobrzegu. Więc może to jest tego typu trop. Pamiętajmy o tym. Ja mogę Państwu powiedzieć, że o tym już wiem, że historia nie zaczyna się Lecha Wałęsy jako agenta Bolka 29 grudnia 70 roku, czyli dnia rejestracji przez Służbę Bezpieczeństwa, ale potwierdza się to wszystko, co napisałem w książce Wałęsa, Człowiek Steczki, że ta historia rozpoczyna się 14 grudnia 70 roku, a to, panie redaktorze, oznacza, że Lech Wałęsa jako współpracownik Służby Bezpieczeństwa wchodzi w grudzień 70 roku jako konfident bezpieki. Na filmie widzieliśmy, słyszeliśmy, że Lech Wałęsa wypożyczał, wynosił teczki. Dlaczego nie wszystkie? Rodzi się pytanie od razu. Skoro chciał sprawę wyczyścić. Dokumenty. Trzeba jedną rzecz uporządkować, zarówno jeśli chodzi o pytanie pana redaktora i wypowiedź pana Bogdana Lisa. Mianowicie, to co zginęło w ramach, bym powiedział, pożogi archiwalnej w okresie prezydentury Wałęsy w latach 92-95, dotyczyło materiałów, które w formie odpisów i kopii ze względu na skalę donosów na różne osoby, żeśmy policzyli z Piotrem Gontarczykiem około 30 takich osób, były one w formie kopii kierowane do personalnych spraw operacyjnych i obiektowych spraw operacyjnych, takich jak właśnie Arka czy Jesień, dotyczących tak zwanych wydarzeń grudniowych 70 roku w Trójmieście i Stoczni Gdańskiej. To wszystko podlegało, że tak powiem, procesowi kradzieży w latach 92-95. Natomiast teczka personalna i teczka pracy, to jest niezrozumienie właśnie ze strony pana Bogdana Lisa, to co mówił doktor Gontarczyk. Ona wyparowała, już teraz wiemy dzięki komu, w roku 90 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wtedy została wyprowadzona, jak wiemy, do prywatnych zbiorów Czesława Kiszczaka. Pan Bogdan Lis, czy pan przypuszczał, że takie dokumenty ujrzą światło dzienne? Mam na myśli dokumenty, które zostały wyniesione z domu generała Czesława Kiszczaka. Oczywiście, że nie przypuszczałem, że nie zastanawiałem. W ogóle na tym się nie zastanawiałem, chociaż miałem świadomość, że Służba Bezpieczeństwa, że pracownicy Służby Bezpieczeństwa, także generał Kiszczak, mają dostęp do dokumentów, które są istotne z ich punktu widzenia, z różnych tam powodów. Ale chciałem jeszcze wrócić do tego, o czym mówił pan profesor Cęckiewicz. Otóż jest dużo nieścisłości zarówno w tych informacjach o momencie podjęcia pracy agenturalnej przez Lecha Wałęsę. Na przykład w innej książce pana Cęckiewicza, Oczami bezpieki, jest informacja w ramach tej akcji Jesień. 16 lutego 1971 roku jest dokument bezpieki. Lech Wałęsa odmówił współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Jest to w tej książce zawarte. I teraz słyszę, że jednak tą współpracę podjął w grudniu 70 roku. Ja myślę, że to świadczy o tym, że bezpieka naprawdę bardzo pracowała nad tym, by Lecha Wałęsa zmusić do współpracy, że to nie jest tak, że on ma jakąś przypadłość trzymania z silniejszymi, że jednak próbowano wywierać na niego ogromny nacisk, że to trwało nie tydzień, dwa, że on się sam tam nie zgłosił, tylko że to jednak jakiś czas był potrzebny do tego, jeżeli w ogóle to uznamy za prawdę, za jakąś taką realną ocenę tych wszystkich dokumentów. Był potrzebny czas. A jak interpretuje pan słowa generała Czesława Kiszczaka, że należy chronić Lecha Wałęsę? Nie, to jest jakaś bzdura. No, po prostu ja uważam po prostu, że generał Kiszczak zrobił to, co zrobił. Przygotował całą tę aferę, tę grę, w której udział niektórzy politycy dzisiaj biorą, jako coś w rodzaju takiej zemsty za grobu. On czuł się po 89 roku jako współautor tego Okrągłego Stołu. On spodziewał się, że będzie z tego powodu w jakimś tam sensie szanowany.
Wystarczy przypomnieć, jak miał nadzieję zostać premierem. Został desygnowany na premiera, ale nie był w stanie stworzyć tego rządu. Zamiast na ławę premiera trafił na ławę oskarżonych. Oczywiście po wielu latach miał żal, wbrew pozorom, miał zły, jakby bardzo niedobry stosunek do Lecha Wałęsy. Myślę, że chciał przysłużyć się tymi dokumentami i sposobem także pozyskania tych dokumentów, bo gdyby te dokumenty do IPN-u przyniosła pani Kiszczak, to byłoby to przekazanie tych dokumentów przez DOWę po generale Kiszczaku, a one zostały pozyskane w wyniku przeszukania, w związku z tym to jest inna wiarygodność. On jako człowiek służby doskonale wiedział, jaka będzie procedura. Mówi pan zemsta z zagrobu, ale żona Czesława Kiszczaka powiedziała dziś, popełniłam błąd, w środku była karteczka od mojego męża, że Wałęsę należy chronić, za szybko ujawniłam te akta. No, ale nie wiem, czy ktoś widział tą karteczkę. Trudno na ten temat w ten sposób dyskutować. Ja tylko chciałem się bardzo krótko odnieść, jeśli pan redaktor pozwoli, do tego, co powiedział pan Bogdan Lis. Dokument, na który pan Bogdan Lis się powołuje, ten rzekomy właśnie z lutego 71 roku, to jest dokument, co do którego ustaliliśmy z Piotrem Gontarczykiem, a w zasadzie to jest jego osiągnięcie. Mieliśmy zupełnie nową dokumentację dotyczącą okoliczności kradzieży dokumentów Lecha Wałęsy. Okazało się, że to był dokument spreparowany przez Urząd Ochrony Państwa i proszę sobie wyobrazić, został wpięty do teczki w miejsce, w którym był dokument z donosem tajnego współpracownika Bolek i w miejsce wyrwanego przez kogoś dokumentu wpięto ten dokument. Nawet wiadomo, kto dokonał tego fałszerstwa. A jak ocenia pan fakt, że po ujawnieniu informacji przez Instytut Pamięci Narodowej Lech Wałęsa konsekwentnie nie przyznaje się do współpracy z SB? Bym powiedział tak. W świetle instrukcji pracy operacyjnej z tajnymi współpracownikami i tego, jak należy podchodzić do tajnych współpracowników po ich wyrejestrowaniu formalnym jako źródeł osobowych, Lech Wałęsa zachowuje się w pełni profesjonalnie, to znaczy w momencie, w którym ktoś łapie go za rękę, on mówi, to nie moja ręka. W tym sensie no, trzeba przyznać, że wysoko kwalifikowany były tajny współpracownik. No ale po ujawnieniu kolejnych dokumentów coraz trudniej będzie mu tak mówić. Ale najlepiej jest zaprzeczać. Tak mówi, tak mówią fachowcy, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Warto o tym pamiętać, ale też warto pamiętać o tym, że dzisiaj są wylewane kubły pomyj na Czesława Kiszczaka. Generalnie słusznie, ale akurat nie za to. Znaczy, do niedawna Czesław Kiszczak był człowiekiem honoru, dzisiaj nagle, jak rozumiem, tym człowiekiem honoru nie jest. Jak Gromosław Czempiński mówi, że Wałęsa jest czysty, to on jest dobrym funkcjonariuszem SB, a jak ktoś mówi, tak jak Janusz Stachowiak, że Lech Wałęsa współpracował z SB, to jest złym funkcjonariuszem, więc musimy coś ustalić. Pan Bogdan Lis, czy rzeczywiście nigdy nie miał pan żadnych wątpliwości dotyczących przeszłości Wałęsy? Wie pan, nie można by było funkcjonować w tym środowisku i robić to, co robiliśmy, bez zaufania wzajemnego. Tego się nie dało. Konspiracja ma to do siebie, że tam trzeba sobie ufać. Ale jeszcze wrócę do tego, co było już tematem rozmowy, a mianowicie generał, dowód też na to, że generał Kiszczak jakby miał jakiś cel związany z tymi dokumentami, i to można w bardzo prosty sposób ustalić, chociażby to, że chciał w 1996 roku wysłać te akta, chciał już wtedy te akta uruchomić. Trzeba pamiętać, że to był rok wyborów prezydenckich i myślę, że gdyby nie wygrał Aleksander Kwaśniewski, to albo żeby jakby jak zaistniały jakieś inne okoliczności, które jakby pozwoliłyby generałowi, dałyby mu takie wolną drogę do tego i opłacało się, żeby te dokumenty ujawnić, to by to zrobił. W związku z tym, że nie musiał wtedy, dlatego że miał nadzieję, że prezydentura Aleksandra Kwaśniewskiego troszeczkę zmieni sytuację, tych dokumentów nie przesłał do archiwum aktowych, ale już wtedy miał zamiar to zrobić, więc mówienie o tym, że on chciał chronić Lecha Wałęsę, że chciał, bo to bohater narodowy z jego punktu widzenia, to między bajki należy włożyć. Także to jest po prostu nieprawda. A jak ale to możliwe? Warto jeszcze dodać jedną rzecz, panie redaktorze. Kiedy upadł rząd Jana Olszewskiego w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku, Wojciech Jaruzelski, ale również Czesław Kiszczak podziękował Lechowi Wałęsie za ten wysiłek, w cudzysłowie, który włożył w to, żeby ten rząd upadł. I warto o tym pamiętać. Jak to możliwe, że
tak ważne dokumenty odnajdywane są w prywatnych domach, tym bardziej, że istniało wiele przypuszczeń, podejrzeń, że mogą się one znajdować w domach między innymi właśnie generała Czesława Kiszczaka. Panie redaktorze, no to jest dla mnie oczywiste. Sprawa, za którą stał Lech Wałęsa osobiście z marca 1993 roku, czyli najazd Urzędu Ochrony Państwa na mieszkanie majora Jerzego Frączkowskiego w Gdańsku i zabór 2,5 tysiąca stron dokumentów na mikrofilmach, z czego ponad 1000 stron dotyczyło Lecha Wałęsy, jest najlepszym dowodem na to, że funkcjonariusze SB mieli własną kolekcję archiwów po roku 89. I moja pretensja na przykład do pana Bogdana Lisa dotyczy dokładnie tej sprawy, bo Bogdan Lis wie doskonale, że w tamtym czasie po wejściu do mieszkania Jerzego Frączkowskiego Lech Wałęsa otrzymał również pełne dossier na temat Bogdana Lisa, bo sprawa dotycząca rozpracowania Bogdana Lisa przez SB również znalazła się wśród tych dokumentów. Nigdy publicznie przeciwko temu nie zaprotestował. Te dokumenty, mamy na to notatkę Gromosława Czempińskiego, zostały przekazane Lechowi Wałęsie i nigdy nie wróciły do archiwum. Zniknęły. To pozwólmy odnieść się Bogdanowi Lisowi teraz. Nigdy nie widziałem tych dokumentów. W prasie przeczytałem o tym, że jakieś dokumenty związane z moją sprawą zostały znalezione w czasie przeszukania u pana Frączaka. I to tyle w tej sprawie. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj powiedzieć. To już w kierunku pana profesora Cęckiewicza. Otóż jest pan historykiem, ale przez skórę wyłazi z pana polityk. Więcej wiarygodności w tym, co pan robi, byłoby, gdyby pan nie przekładał pewnych komentarzy politycznych na swoją pracę historyka. Jeżeli posługuje się pan tutaj takimi argumentami, że tu, prawda, prezydent Jaruzelski podziękował, ktoś tam jeszcze podziękował i tak dalej, to nie ma nic wspólnego z pracą historyka. To jest jakby odnoszenie się do pewnych działań, które są zarezerwowane dla polityków, nie dla historyków. A co zmieniło się w postrzeganiu całej sprawy przez pana, przez pryzmat wczorajszych i dzisiejszych wydarzeń? Czy cokolwiek się zmieniło? Jeśli tak, to co? Wie pan, nie bardzo się zmieniło, dlatego że te dokumenty, oskarżenia wobec Lecha Wałęsy funkcjonują już od wielu lat. W związku z tym... Ale nie było dokumentów. Nowym elementem jest tylko to... No były też, tylko nie takie, ale Lech Wałęsa kwestionował wiarygodność tamtych dokumentów. Powiem tak, dzisiaj Lech Wałęsa też mówi jedną bardzo ważną rzecz, którą trzeba będzie rozważyć, się zastanowić. On mówi tak, jeżeli rzeczywiście są oryginalne dokumenty świadczące o współpracy mojej ze Służbą Bezpieczeństwa, to dlaczego fałszowano dokumenty dla Komitetu Noblowskiego? Dlaczego nie posłużono się oryginałami, nie posłużono się dokumentami, które są dostępne, tylko musiano je fałszować? No to jest pytanie, na które także trzeba sobie odpowiedzieć. No. To odpowiedzmy już teraz. To też nieporozumienie. Właśnie to jest kolejny dowód na to, że politycy tacy jak Bogdan Lis odmawiają wiedzy. To wszystko jest opisane już w książce SB Lech Wałęsa i później również. Mianowicie właśnie posłużono się, żeby utrącić Nobla dla Wałęsy, posłużono się kopią, kserokopią trzech dokumentów, dwóch pobrań, pokwitowań poboru pieniędzy i jednego dokumentu ze stycznia, donosu agenturalnego własnoręcznego ze stycznia 71 roku. To zostało najpewniej wysłane przez SB, natomiast mamy już dzisiaj pewność, że to, co próbowano sfałszować, co miało polegać na przedłużeniu współpracy z Lechem Wałęsą o 10 lat, zostało poddane analizie w MSW przez grafologów, którzy stwierdzili, to jest tak lipnie sfałszowane, że komisyjnie to musimy zniszczyć. I decyzją szefa resortu, między innymi Kiszczaka, podjęto decyzję o zniszczeniu, zmieleniu tych dokumentów. Nigdy żadne fałszywe dokumenty na temat Wałęsy nie były w obiegu SB. Czy teraz należałoby zacząć pisać najnowszą historię Polski od nowa? Na pewno trzeba będzie postawić kropkę nad i nad sprawą Wałęsy, opisać te dokumenty, które są dzisiaj ujawnione. No, musi być jakieś nowe wydanie książki źródłowej, która pomieści wszystkie te dokumenty, które Instytut Pamięci Narodowej dzisiaj posiada. Czy Sławomirowi Cęckowiczowi należy się słowo przepraszam za te wszystkie słowa wypowiadane pod adresem jego książki, panie Bogdanie Lisie? Ja nie wiem, czy to jest sposób na załatwianie tego rodzaju problemów.
Ja tę książkę przeczytałem, tak jak inne książki. Interesuję się historią, interesuję się polityką, interesuję się życiem publicznym, więc jakby jest to z mojego punktu widzenia normalne, że tego rodzaju publikacje czytam. Ale jak powiedziałem, no, wiarygodność tego, co się tam znajduje, podważa fakt zaangażowania historyka w działalność polityczną. No, to nie jest tylko kwestia odnoszenia się, tak jak przed chwilą mówiłem, do różnych wypowiedzi innych polityków, ale to także zaangażowanie przy likwidacji WSI i tak dalej. Więc jakby od tego są inni ludzie. Historyk może badać historię WSI. Powinien angażować się w różnego rodzaju badania najnowszej historii Polski, ale można sięgać dalej. Natomiast angażowanie się w politykę bezpośrednio podważa wiarygodność historyki. Bogdan Lis, Sławomir Cęckiewicz, bardzo dziękujemy za dyskusję. Na pewno rozmowy na ten temat będą trwały. Będziemy również o tym mówić w programach informacyjnych, w programach publicystycznych. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję również Panom. Dziękuję. Jutro, proszę Państwa, w TVP Historia o godzinie 21:00 powtórka filmu TV Bolek. Dziękuję.